Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym Aceranku, a dzisiaj będzie energetycznie. List do Efezjan, rozdział pierwszy. Słuchajcie, co tu jest napisane od trzeciego wersetu. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego. W miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa, według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. W nim mamy odkupienie. Przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego, której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A ceranek, który dzisiaj wspólnie przeżywamy, nie będzie. Teologiczny, ale praktyczny. Czy słyszeliście, co było przeczytane? Czy znacie ten fragment Bożego Słowa? Jeśli Was zapytam, czy jest piękny, to powiecie: O tak, piękny. A teraz Wam zadam pytanie: A co Wy z tego macie, co tu zostało napisane? Ponieważ wiele rozmawiam z ludźmi. Owszem, są tacy, którzy. Żyją tak, jak tu jest napisane. Ale wielu ludzi, wielu ludzi mówi, tak, tu są piękne rzeczy, ale to nie dla mnie. Tak, ja wiem, wiem, że Bóg mnie zbawił. Ja wiem, że jestem człowiekiem, który ma, który się na nowo narodził. Ja wiem, że Jezus jest moim pośrednikiem do Ojca, że On zapłacił za mnie. No ale bracie, ja jestem taki zwykły człowiek, nikim jestem, Mam taka ze mnie oferma. Tak, ja wiem, że Pan Bóg, Pan Bóg mnie kocha, ja to wszystko wiem, ale ja się do niczego nie nadaję. Nie, ja nie mogę nic zrobić, żadnej służby nie mogę wziąć, no bo ja się nie nadaję. Ja jestem po prostu byle kto. Tacy tam z, po szkołach, tacy, którzy są obyci w świecie, no to, to oni tak, ale ja... no. Znacie takich ludzi? To popatrzcie do lustra. To są właśnie ci ludzie. Nie nadajemy się. Nie potrafimy, nie umiemy, nieprzygotowani jesteśmy. No w ogóle to straszne jeszcze. Do tego, jak sobie przypomnę tą przeszłość, pastorze, moją przeszłość. O, gdzieś tam się rozwiodłem, gdzieś tam leżałem jako pijaczyna i kradłem... W więzieniu byłem, no, no nie nadaje się, no, no pastorze, no nie nadaje się, no nie nadaje się. Jak takiego człowieka przekonać, że skoro jest zbawiony, to jest kim? Dzieckiem króla, prawda? A kto to jest dziecko króla? W takiej ludzkiej nomenklaturze, czy to czasami nie jest księża? No jest. Chcesz powiedzieć, że Bóg ma dzieci, których się wstydzi? Że Bóg ma synów i córki, którzy są beznadziejni? To chcesz mi powiedzieć? Mi ja tego nie przyjmuję do wiadomości, bo musiałbym uznać, że Bóg się pomylił. Że Bogu coś się. Coś się pomyliło po prostu. Problem wielu, wielu tak zwanych wierzących, a nawet wierzących, polega na tym, że oni zupełnie nie mają poczucia własnej wartości. Mało tego, niestety to jest prawda, co powiem, ale wielu pastorów, sami nie mają, nie mających, którzy sami nie mają poczucia własnej wartości, tę własną wartość budują, te własnych oczach tylko i wyłącznie, gnębiąc swoich zborowników i pokazując siebie jako kogoś wyjątkowego na tle no, tych ostatnich sierot, które te, te, te zborze, w tym zborze siedzą. To jest straszna krzywda, którą ci ludzie robią, ale pomijając już ich jak się bawią, jak lubią. Mam do Ciebie pytanie: jak długo tak żył? Do końca życia byś tak narzekał? Do końca życia by, będziesz tak narzekała na siebie? Zdarza mi się czasami, jak rozmawiam z nowymi ludźmi, no spytać zwyczajnie, może nie z ciekawości, ale też chcąc chcą wiedzieć, z kim mam do czynienia, gdzie można byłoby jako, jako jego umiejętności wykorzystać. To pytam, jaką pracę wykonuje. I czasami naprawdę ludzie się tak głowią, takie wygibasy czyją, aby powiedzieć, no sprzątam. Już wiem, że ten człowiek ma problem, ponieważ uważa, ta osoba uważa, że bycie sprzątaczem czy sprzątaczką to jest coś bardzo złego. Na pewno? No to wyobraźcie sobie teraz, król Dawid siedzi nas, na tronie. Wielki król. Przyjeżdża do niego królowa, taka czy inna, król taki czy inny. I tak sobie rozmawiają. No powiedz mi Dawid, no ty, ty z jakiej ty jesteś rodziny? Co ty robiłeś przed tym, jakby jak nie byłeś królem? No i Dawid Krumbin, jak mu to powiedzieć, że byłem zwykłym pasterzem, no. Wiesz, miałem firmę jednoosobową, świadczyłem usługi w postaci wypasu owiec. O, to siebie to był dobry biznesmen. Skoro królem zostałeś, to ci to dobrze szło? O, tak, tak. Wyobrażacie sobie, że tak to brzmiało? Jakoś Dawid nigdy nie wstydził się tego, że był po prostu pasterzem. Jak niektórzy mówią, pastuchem. No i co? Niektórzy Żydzi uczeni w piśmie mówili tak o Jezusie Chrystusie. Ale jak on może się brać za nauczanie? Przecież on żadnej szkoły nie skończył. A te, powiedz mi, mówili do siebie... A, a co on robił? Jaki jakiś zawód wykonywał? Kim on był, zanim zaczął chodzić po tej naszej Jerozolimie czy po Judei? Wiesz, że on, on po prostu dachy budował. I co, i tak się wymądrza? dachy budował i, i wymądrza się tutaj z nami, dyskutujemy po szkołach, po kursach wszelkiego rodzaju. Wszyscy wiedzą, że jesteśmy uczonymi w piśmie. no toż to wstyd, żeby taki człowiek uważał się za Syna Bożego. Jakoś Pan Jezus nigdy nie miał problemu z tym, żeby się przyznawać ze swojej profesji. Jeżeli jesteś zbawiony człowiekiem, to Biblia mówi o Tobie niezwykle ważne rzeczy. Mówi, że po pierwsze, jesteś człowiekiem mającym dostęp do wszelkiego duchowego błogosławieństwa, niebios. Cokolwiek to znaczy, jakkolwiek to rozumiesz, to oznacza bardzo wiele. To oznacza tak niepojęte błogosławieństwo, że nikt z nas nie jest w stanie tego objąć własnym rozumem. I nie masz tego dlatego, że skończyłeś jakieś studia, ale masz to dlatego, że Bóg okazał Ci łaskę. Dowiadujesz się, że jesteś wybrany przez Boga. Nie wiem, jak ten proces wybrania przebiega i nie chcę w to, jak powiedziałem wcześniej, wchodzić teologicznie, mówię o praktycznej stronie wybrania. Bóg Cię wybrał. Jesteś wybrany. I co dalej jesteś nikim? Dalej jesteś jakimś robalem, który no musi się musi pełzać po ziemi, bo bo się nie nadaje do wszystkiego, to co Bóg wybrał wszystko co najgorsze? A nawet jeśli wybrał to co najgorsze, to po co? Po to, żeby z tego zrobić coś kosztownego. Czy nie tak? Czy się mylę? Przeznaczył nas dla siebie. To Bóg teraz się będzie wstydził, że ma kogoś, kogo ma do własnej dyspozycji, i będzie ciągle mówił: Do no, tego, tego Jurka i te baśki mi tu nie przysyłajcie, bo to ostatnie ofermy? Tak to sobie wyobrażacie? Ludzie, no zacznijcie o sobie myśleć w zupełnie inny sposób. Może świat nas rzeczywiście traktuje jako, jako przygłupów, jako szurów, jako dresiarzy? Tak czasami jest, to prawda. Ale przecież to nie świat nas wybrał, tylko Jezus nas wybrał. To nie świat nas zbawia, tylko Bóg nas zbawia. Czy znowu się mylę? A jeśli tak, to u kogo mam zabiegać o pełnię doświadczeń związanych z tym zbawieniem? U świata czy u Jezusa? Kto mi otworzył bramy niebios? Świat czy Jezus? Bieżący człowiek, który jest narodzony na nowo, ma nową tożsamość, jest nowym stworzeniem i w nowy sposób myśli. Nieprzypadkowo czytamy. Już to sobie otworzymy? Tak więc mówię i zaklinam. Na Pana, abyście już więcej nie postępowali jak poganie, postępują w próżności umysłu swego, mający przyćmiony umysł, czyli mając umysł przytępiony. To jest oczywiście do Efezjan, 4, rozdział 17-19. do A więc nie możemy myśleć tak, jak kiedyś myśleliśmy. Ba, nie mamy prawa tak myśleć o sobie, jak kiedyś myśleliśmy. W Jezusie Chrystusie mamy nową tożsamość. Mamy poczucie własnej wartości właśnie w Jezusie Chrystusie. Jesteśmy niezwykłymi ludźmi. Nie z powodu naszych zasług, ale dlatego, że On, Bóg nas wybrał. On zapłacił za mnie, za ciebie, krwią Jezusa Chrystusa. No, jak możesz mówić, jeśli do niczego nie nadajesz? No nie bądź, przepraszam, bezczelny, bo to jest bezczelność. Nie możesz obrażać swojego Boga. On cię uzdatnił do tego, żebyś żył świętym życiem. On cię uzdatnił do tego, żebyś służył Mu. A ty ciągle narzekasz? I ciągle widzisz siebie jako kogoś głupiego, beznadziejnego? A cóż jest niezwykłego? Właśnie jest niezwykłego. Cóż jest złego w tym, że ktoś jest sprzątaczką w królestwie niebios? A co w tym jest złego? Czy to komuś ubliża? A cóż jest w tym złego i niewłaściwego, że ktoś jest frezerem w Królestwie Niebios? Albo śmieciarzem w Królestwie Niebios. Co coś jest złego? To komuś uwłacza? A w czym? Wolę być śmieciarzem w Królestwie Niebios niż premierem w tym świecie. Chociaż nie wykluczam, że może być wierzący premier jakiś. Ale on wtedy nie powołuje się na swoje premierostwo. On się powołuje wtedy na swoje zbawienie w Jezusie Chrystusie. No przestańcie ludzie ciągle narzekać i przestańcie mówić o sobie tylko źle. Przestańcie widzieć siebie tylko w czarnych barwach i przestańcie mówić o sobie źle, bo no. Mówiąc prosto, jest bezczelność. To jest bezczelność. Tak, człowiek, który został zbawiony, uświęcony, on się nie uczy tego, żeby być dobrym. On się nie uczy tego, żeby być świętym. Bo w Jezusie Chrystusie jesteś święty, jesteś dobry. Ty się uczysz etykiety. Uczysz się, jak swoją świętość sprawować na tym świecie, jak Boża dobroć ma z ciebie wypływać. Uczysz się dworskiej etykiety. I ucz się, bo tak trzeba. I przestań narzekać. Idź do lustra i powiedz temu, który tam stoi, że do tej pory był głupi. A teraz ma na siebie popatrzeć oca oczami Jezusa Chrystusa. I powiedz mu, że jak będzie dalej narzekał, to mu to daru zęby. Amen. Witam a seranku. A wszystko po to, aby zachęcić was, żebyście w ramach chrześcijańskiej wspólnoty ewangelicznej przyjrzeli się też innym podcastom. Tam naprawdę można znaleźć fantastyczne treści i posłuchać naprawdę dobrych kaznodziejów. Droga uczniostwa, lajkujcie, like subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.